Jesteś tam? Halo, Nazim! Co takiego? A więc mnie pamiętasz? Ja na pewno pamiętam ciebie. Byłeś w obozie Raisa, kiedy straciłem dłoń. Jesteś jednym z ludzi Brekena. Jakby było inaczej, już byś nie żył. A, mam fart. Żebyś wiedział. A co do Raisa, to policzy się z tym psycholem w swoim czasie. Teraz potrzebuję jednak twojej pomocy w odnalezieniu brata, Nazima. To on pomógł mi uciec. Poszedł po jedzenie do supermarketu i dotąd nie wrócił. Zapłacę ci za znalezienie go. A jak niby planujesz mi zapłacić? Żartujesz sobie? Obaj z bratem robiliśmy dla Raisa. Wiesz, co to znaczy, nie? Znajdujemy różne rzeczy. Zawsze to robiliśmy. Szukamy rzeczy, znajdujemy rzeczy, zbieramy rzeczy. W końcu uzbiera się sporo gratów. Część z tego oddajemy Raisowi. Niektóre zostawiamy sobie. Wiesz, tak na czarną godzinę. To nie tak, że kradniemy. Zabezpieczamy swoją przyszłość. Trzeba być obrotnym, nie? Ale Rais was przyłapał. Sporo nam jeszcze zostało. Broń, leki, forsa. Mamy je pochowane po całym mieście. Ale teraz ludzie od Raisa nas szukają. Nie bardzo więc mogę się pokazywać. To jak? Umowa stoi? Ach, przemyślę to. Nie będziesz tego żałował. Słowo.
Zbliżaj się do mnie! Majcie to zdarza! Dzięki. Myślałem, że nie przeżyję. Znów ty. Powiedz Rajsowi, że może się ugryźć w... Ej, co to? Przyniosłeś rośliny? No, to się nazywa coś. Już nie trzeba będzie szabrować żarcia. Wiesz, wciąż nie mogę cię rozgryźć. Ale to twoja nagroda. Chyba ci się należy.
Słyszałeś samolot? Myślałem, że zaraz zrobią zrzut, więc wyszedłem na zewnątrz. Thank you.
tak ma teraz być na nim? Kiedyś byliśmy kumplami. Wyskurwiele! Nic wam nie powiem! Nie ma sprawy na to. Mamy czas. A ty masz jeszcze 7 palców. A nie. 6. Wiemy, że masz pochowane to miejsce zapasu. Raiz chce je mieć. Nie ma sensu nas kłamać. No dobra. Bo chcieliśmy kilka sekund. Zniszczowaliśmy je w twojej świętowskiej... Daj spokój! Jak będzie tak wrzeszczał, zbawi tu wszystkich zarażonych! To go zatnę, bo jak dla mnie, to on jeszcze trochę podejdzie.